Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzień dobry. Drodzy Państwo, tamten odcinek poświęciliśmy rzeczom związanym ze świętami. Było to dość wcześnie, ale chcieliśmy, żebyście Państwo mogli się emocjonalnie do świąt przygotować. A teraz znów wrócimy do relacji, a głównie do słuchania, czyli powiemy w trzecim, czyli kolejnym odcinku o barierach utrudniających słuchanie. A czas świąt, które tuż, tuż, to taki czas, kiedy możemy siebie dłużej posłuchać, czyli możemy śmiało wejść w taką bliższą relację emocjonalną ze współmałżonkiem bądź z kimś innym z rodziny. I dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć o dwóch kolejnych barierach utrudniających słuchanie, już w zasadzie ostatnich. Jeżeli przebrniemy przez te wszystkie bariery, jak przez płotki byśmy biegli, to wtedy meta, czyli zwycięstwo, czyli dobra relacja, tuż, tuż. Przebrniemy, czyli poćwiczymy, przemyślimy, coś z tym zrobimy, to może się okazać, że nasze relacje będą na innym poziomie, daj Boże, lepszym poziomie, będziemy bliżej siebie. Pierwszą z dwóch barier, o której dzisiaj chcieliśmy poopowiadać, to nazywa się filtrowanie. Nie flirtowanie. Nie mylić. Żeby tutaj nikt z nikim nie flirtował w trakcie świąt, ale filtrowanie. Filtrowanie, czyli wysłuchuję tego, co chcę wysłuchać. Nie słyszę tego, co mówi mój rozmówca. Nie jestem skupiony na tym, co mówi mój rozmówca, ale wysłuchuję pewne treści po to, żeby odpowiadać tylko na to, na co chcę odpowiadać. Czyli wyłapuję sobie zdania, wyrazy, które najbardziej mi odpowiadają i na to odpowiadam, to podejmuję w mojej dyskusji. I może to być związane z wieloma rzeczami, czyli że to jest związane w ogóle z takim słuchaniem, które się nazywa słuchaniem selektywnym. Słuchanie selektywne to inaczej właśnie filtrowanie, czyli słyszę to, co mi odpowiada, bo jestem na to przygotowany emocjonalnie, lub też słyszę to, co jest dla mnie wygodne, a innych treści nie słyszę. Czyli na przykład, jeżeli ja bym dzisiaj powiedziała mojemu mężowi tak, kochanie, poodkurzaj i zrób zakupy, a potem możesz sobie poodpoczywać, to mój mąż nie usłyszy tego pierwszego i drugiego, tylko to trzecie. Dlatego, że powiedziałaś wyraźnie, mogę poodpoczywać, tak? Czyli nie usłyszał dwóch pierwszych komunikatów, czyli poodkurzaj i zrób zakupy. Oczywiście źle powiedzianych, tak, z blokadami komunikacyjnymi, bo nie było w tym ani prośby, ani dyskusji, tylko w zasadzie rozkaz, polecenie. A potem możesz poodpoczywać. Czyli chodzi o to, że w trakcie tego, co mówi druga osoba, wysłuchujemy tylko tego, co jest nam wygodne. Czyli jednym uchem wpuszczamy pewne treści, a drugim wypuszczamy. Czyli traktujemy komunikat nadawcy bardzo wybiórczo. Wysłuchiwanie odpowiednich treści, które bardzo mi pasują, też jest trochę podobne do unikania, czyli unikania tematów, które są dla mnie drażliwe. Bądź niewygodne. Niewygodne z jakiegoś powodu. Nie chcę na ten temat rozmawiać, więc albo wchodzę w jakiś otwarty konflikt, albo po prostu ty coś mówisz, a ja tak jakbym nie słyszał. Patrzę na ścianę, oczy w słup. Ale może to być, tak się wydaje, że ktoś robi to specjalnie, a on może to robić nieświadomie, dlatego że jeżeli druga osoba zaczyna mówić o rzeczach, które mnie bolą, to ja, żeby się bronić, po prostu się wycofuję z tych rzeczy. Czyli w moim wnętrzu gdzieś dokonuje się taki rodzaj blokady pojawiającej się we mnie. Nie chcę tego słuchać. Nie chcę tego słyszeć. Jeżeli nie chcę tego słyszeć, to się od tego odcinam. I wtedy na przykład jest między małżonkami taka rozmowa. Kochany, ale ja ci mówiłam o tym kilka razy. A mój mąż na to. Ale kiedy ty mi o tym mówiłaś? Nic nie wiem na ten temat. Nic nie pamiętam. I co? Od słowa do słowa narasta rozmowa. Czyli od słowa do słowa po prostu zwyczajnie narasta kłótnia. Czyli filtrowanie wiadomości to inaczej słuchanie wybiórcze lub też, jak wolicie Państwo, słuchanie selektywne, czyli słucham i przyjmuję tylko te wiadomości, które są dla mnie wygodne lub też, które mnie nie bolą, nie drażnią. Ale jeżeli moja żona często mi mówi, ale znów nie słuchałeś, ja ci na pewno to mówiłam,
to może dobrze by było zastanowić się nad tym, dlaczego tak mówi. Zrobić mini rachunek sumienia. Uśmiechamy się, drodzy Państwo, bo to są sytuacje z naszego życia, które po prostu w tym życiu przepracowaliśmy. I to jest jedna rzecz, o której dzisiaj chcemy powiedzieć, czyli filtrowanie. Drugą barierą, którą chcemy poprawić, to jest bariera zwana osądzanie. To już poważna sprawa. To już jest trochę poważniejsza sprawa, ale oczywiście można z tym żyć i można z tym coś zrobić. Osądzanie polega na tym, że mamy taką tendencję, my ludzie, mamy taką tendencję do etykietowania innych. Ja sobie tak wyobrażam, jakbyśmy naklejali na czoło komuś etykietki. Jakie etykietki naklejamy? Na przykład segregujemy ludzi według, oczywiście według swojej miary, według tego, czy mądry, czy głupi. Arogancki, czy niearogancki. Przebojowy, czy nieśmiały. Jeszcze tam jakiś leniwy, pracowity itd. itd. Często te etykietki nadajemy osobom w pierwszym kontakcie. Psychologicznie to oczywiście jest bardzo to jest potwierdzone, dlatego że przez te pierwsze sekundy spotkania z drugim człowiekiem my już sobie jakiś obraz tej osoby kształtujemy, ale też troszeczkę bazując na swoim doświadczeniu już zaczynamy go etykietować, że to jest sympatyczny człowiek albo niesympatyczny, mądry, głupi i tak dalej, to o czym przed chwilą mówiliśmy. Etykietowanie ma też swoje niebezpieczeństwa. Dzieje się to naturalnie, ale też niesie ze sobą niebezpieczeństwa i na to chcemy zwrócić uwagę. Jakie niebezpieczeństwa? Ono ukierunkowuje moje myślenie i rozumienie rozmówcy na jeden tor. Nieraz zdarza się, że nasz sposób myślenia jest taki bardzo usztywniony, nasz ludzi. Jest bardzo usztywniony. Czyli jak ja sobie zakwalifikuję kogoś do kategorii głupi, to bardzo trudno mi z tego schematu myślenia wyjść. Czyli nie przenoszę go do innej kategorii. Nie wiadomo, co bym musiał zrobić, żeby w moich oczach przenieść go do obozu osób mądrych. Czyli głupi to koniec. Co by nie powiedział, wszystko jest bez sensu, głupie, nierozsądne, niemądre itd. itd. Zobaczcie Państwo, jak bardzo jest to niesprawiedliwe też. Dlatego, że wszyscy pewnie mamy takie doświadczenia, że spotykając ludzi na drodze życia, nieraz kogoś etykietowaliśmy, na przykład, że tam jest jakiś, no załóżmy, niemądry, ale kiedy go bliżej poznałem, okazało się, że on jednak jest mądry, że ja go źle oceniłem. A według jakich zresztą kategorii go tak oceniłem? Co to za kategorie, które dają mi taką możliwość ocenienia w ten sposób? Mhm. I teraz, i takich przykładów pewnie wielu z nas, ja ze swojego życia wiele mógłbym podawać i podejrzewam, że każdy z nas mógłby zobaczyć u siebie, że oceniłem kogoś zbyt szybko w taki sposób, a przy bliższym poznaniu okazało się, że ten ktoś funkcjonuje zupełnie inaczej. Któregoś razu jedna z kobiet naszych rozmówczyń opowiadała o sytuacji, że w jej rodzinie najbliższej wszyscy mówią, że jest leniwa, że jest niechętna do pracy i że ona w jakimś momencie swojego życia zdała sobie sprawę z tego, że faktycznie tak o sobie myśli, że jest leniwa, że niechętna do pracy, że rozmemłana. Czyli myśli o sobie w sposób taki dość zawężony. No i zaczęliśmy z tą kobietą rozmawiać, ja się jej pytam, a ile ty masz dzieci? Ona mówi, 6. A co robisz w codzienności, w ciągu dnia? Jakbyś mogła mi wymienić po kolei, co robisz od momentu wstania? W zasadzie okazało się, że od 6:00, kiedy wstaje, do 22:00 nie siada tak na dobrą sprawę. No zresztą, wiecie Państwo, być leniwym przy 6 dzieci jest trudno. Dlatego, że jeżeli ktoś z nas ma jedno dziecko, to wie, ile wymaga to praca. Jak przemnożymy przez 6, no to wiadomo, że ta praca się zintensywnia. My mamy taką swoją własną filozofię, że w miarę pojawienia się każdego dziecka, ilość naszego egoizmu maleje w stopniu znacznym. Tak? Od 2 prawie, że go już wcale nie ma. Więc nie sposób, drodzy Państwo, przy 6 dzieci nic nie robić. I okazało się, że ta kobieta nawet na chwilę nie siada. Tylko, że
jej mąż miał taki dziwny sposób mówienia o niej, dziwny w cudzysłowie, bo on był po prostu bardzo raniący, że jeżeli nie pracuje zawodowo poza domem, to w domu no po prostu nic nie robi. Leni się, jest leniwa. I z tego powodu, że nie pracuje zawodowo i nie przynosi pieniędzy. Niezwykle, zobaczcie Państwo, jak niezwykle krzywdzące dla tej kobiety. A jeżeli teraz ten mąż miałby do każdego dziecka zatrudnić nianię i zapłacić za tę nianię, to okazałoby się, że to są naprawdę bardzo duże pieniądze. Z tego powodu ta kobieta zaczęła o sobie myśleć, że jest leniwa, a nawet na chwilę nie była w stanie usiąść w trakcie dnia. Czyli podsumowując, bariera, którą nazywamy osądzaniem, powoduje, że ja zaczynam ludzi szeregować, że ja zaczynam ich porządkować według mojego, niekoniecznie obiektywnego wyznacznika. Ci są tacy, czy jeszcze jacyś inni. I tak jak powiedzieliśmy na początku, naturalnie tak jest, że sobie coś wyobrażamy o osobach, które spotykamy na drodze życia i te pierwsze sekundy mają duże znaczenie. Natomiast prowadzenie życia refleksji, przyglądanie się temu może spowodować, że ograniczymy to zbyt szybkie osądzanie. I to może być bardzo cenne, dlatego że w ten sposób damy samym sobie wolność co do budowania relacji z innymi. Że nie muszę się negatywnie od razu do kogoś ustosunkowywać, tylko dlatego, że na przykład jest wysoki albo niski, albo że ma nadwagę, albo że ma niski głos, albo że ma wysoki głos, albo że jest mężczyzną czy kobietą, rude włosy. Albo że rude włosy, albo że jest Niemcem, Żydem i tak dalej, i tak dalej. Nie muszę do nich się ustosunkować negatywnie, tylko mogę dać samemu sobie szansę w ocenianiu tej osoby na to, żeby poznać go lepiej. A jeżeli nie dam rady poznać, no to po prostu zostawić wolność. I w ten sposób dotarliśmy do końca blokad utrudniających słuchanie. Jest ich 5. Zachęcamy Państwa do zrobienia krótkiego ćwiczonka na koniec tego naszego bloku. Postarajcie się po wysłuchaniu każdej z tych blokad, o których mówiliśmy w 3 odcinkach, pomyśleć sobie, jak jest w Waszym życiu. Jak jest w moim życiu. A jeżeli zobaczycie, że stosujecie tę blokadę, to pomyślcie sobie, co mogłabym zmienić, żeby było lepiej. Żeby mnie z samą sobą było lepiej i innym, żeby było ze mną lepiej. Wiemy, że to ogromna praca, jaką Państwo w ten sposób wykonacie. Ale zachęcamy. Naprawdę warto. Szanowni Państwo, jutro Wigilia. Czas niezwykły. Czas, w którym spotykamy się i z Bogiem, i z drugim człowiekiem. I dlatego chcę Państwu gorąco życzyć, aby to jutrzejsze wydarzenie, święta, czyli jedne z najważniejszych wydarzeń w roku, żeby były dla Was czasem, w którym będziecie mogli spotykać się z Bogiem w codzienności, ale z Bogiem także poprzez spotkanie z drugim człowiekiem. A przede wszystkim w wyniku tego spotkania z Bogiem życzymy Wam wejścia w głębszą relację małżeńską, w głębszą relację z drugim człowiekiem, żeby zobaczyć w tym drugim człowieku człowieka. Tego, który jest mi bliski, jest mi dany, jest mi zadany na ten niezwykły czas naszego pobytu tutaj na ziemi. Życzymy Państwu także tego, żebyście w radosnej atmosferze przeżywali tę swoją bliskość. Żebyście chcieli przytulić serce do serca. Żebyście chcieli spojrzeć sobie głęboko w oczy. I żebyście znajdowali dla siebie czas na radosne, miłe, wolne i spokojne spotkania z tymi, których kochacie. Ale także z tymi, z którymi Wam w codzienności trudno, żeby także do nich wejść z wyciągniętą dłonią. Wesoły świat. Wesoły świat. Do zobaczenia.